Hej, dzień dobry, witam Was na kanale Red My Lips Art i dzisiaj musimy zrobić sobie koniecznie test długotrwałości kilku nowości. I chciałabym przetestować dzisiaj m.in. te nowości od H&M, czyli krem BB Feel Natural oraz dwa nowe pudry i jest to też Feel Natural i Go Glow. Ten ma być fiksujący, matujący, a ten ma być fiksujący i rozświetlający. Ale oprócz tego zależy mi również na sprawdzenie długotrwałości tego nowego korektora z Glam Shopu i jest to korektor rozświetlający Expert pod oczy. Chciałabym również sprawdzić pod tym kątem bazę Lepik z Glam Shopu, którą używałam do tej pory dwa razy, ale zależy mi na tym, aby sprawdzić, czy oprócz tego, że fajnie nadaje się i pod maty, i pod błyski, czy też będzie troszeczkę spowalniać przytłuszczanie się powiek. No i z nowości z Glam Shopu zostały nam jeszcze płynne produkty, jakim są bronzery, róże i rozświetlacze. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak się je nakłada, jak się prezentują i jak będą wyglądały po samym dniu noszenia, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy sobie od kremu BB. Ja wybrałam sobie odcień 02 Natural i według producenta ma być to kryjący, nawilżający BB krem do twarzy o średnim kryciu, zapewniać promienną cerę i wygładzenie. Wyciąg z alg gigantycznych chroni przed promieniowaniem UV podczerwieni i światła niebieskiego. Czyli ma też filtr, ale nie widzę jaki poziom. Nie jest nigdzie napisane ile jest to SPF, więc I don't know. Wykładam sobie i widzimy, że ta formuła jest dosyć kremowa, taka gęstsza. No, taka kremowa. Troszeczkę przypomina mi ten Renew Hydrating Foundation w swojej konsystencji, chociaż wydaje się nawet troszkę lżejszy. Zazwyczaj, kiedy testuję po raz pierwszy podkłady, to nie lubię nakładać pełnej, takiej bogatej pielęgnacji, bo może ona nam po prostu zaburzyć obraz tego, co jest faktycznie wykończeniem na przykład podkładu czy kremu BB, a co pielęgnacją. Bo na przykład ostatnio testuję taki tak turbo nawilżający tonik, że mam wrażenie, że każdy podkład przy nim jest rozświetlający. Tak, mam dzisiaj tylko krem, taką emulsję lekką do cery tłustej na twarzy i pod oczami, no po prostu krem pod oczy. Kurczę, i tak wiecie co, nałożyłam tą połóweczkę i pięknie to wygląda. Odcień jest perfekcyjny, ten 02, więc jak macie podobną karnację do mojej, to będzie spoko. Jest leciutko taki żółtawo-beżowy. No to tutaj dużo mówić, prezentuje się przepięknie. Nałóżmy na resztę buzi. Ja jestem właśnie w trakcie miesiączki, więc mam troszkę takich, wiecie, takich niedoskonałości, które chętnie bym zneutralizowała. No to krycie jest naprawdę takie fajne. Takie nie za bardzo, nie za ciężkie, ale fajnie wyrównuje koloryt, neutralizuje to wszystko. Dzień dobry, piesku. Też na krzesełka. Piesek do mnie przyszedł położyć się na krzesełku, także jesteśmy już w komplecie. Sprawdźmy, jak on się w porach prezentuje. Nie, no też się bardzo ładnie tutaj poukładał, bo tutaj są takie newralgiczne miejsca, że czasami brzydko to wszystko wygląda. H&M, znowu zaskakujesz. I pokazuję się Wam z bliska, tak prezentuje się podkład. Widzimy, że ma takie nawilżające wykończenie, aczkolwiek wydaje mi się, że w podglądzie daje ono mocniejszy efekt niż w rzeczywistości, że jest ta skóra taka naturalna. Mięciutkie nawilżenie, tak bym nazwała to wykończenie. Przejdźmy sobie teraz do tego korektora Expert z Glam Shopu. Ja już go raz używałam, mogliście zobaczyć w odcinku Kosmetyczka Miesiąca. Tutaj sobie zerknijcie na ten odcineczek. Czyli chcecie zobaczyć takie, wiecie, pierwsze wrażenie tych niektórych kosmetyków. No a dzisiaj właśnie robimy test długotrwałości. Tu może jeszcze ciutkę sobie dołożę. No i jak widzicie, to jest taki korektor w pędzelku. Taki wykręcany i gąbeczką z tej czystej strony tutaj sobie doklepuję ten korektor. Pierwsze wrażenie zrobił fajne, bo też bardzo ładnie leży pod okiem i ma on nie wchodzić w zmarszczki, co też jest bardzo kuszące. Natomiast jest to, jak to na korektor rozświetlający przystało, raczej taki średnio kryjący, nie ma dużego krycia. Dla mnie na przykład jest perfekcyjne, mocniejszego absolutnie nie potrzebuję. Zobaczcie. Nie podkreśla zmarszczek w ogóle. Czy będzie wchodził w zmarszczki? O tym się dowiemy za jakiś czas. Jeszcze a propos kremu BB, to tu widzicie, że jeszcze troszeczkę mi zostało z tego, co wylałam sobie na opakowanie, więc jest naprawdę wydajny, nie trzeba go wiele. A nakładałam gąbeczkę, która teoretycznie powinna wszystko chłaniać. Przechodzimy do tych produktów w płynie i w ostatnim odcinku używałam odcienia nugatowy, czyli tego ciemniejszego, więc dzisiaj sięgam po piaskowy. Tutaj wyłożyłam sobie jedno kopytko i użyję może któregoś z tych nowych pędzelków z Glam Shopu, to jest ST
3. To jest taki skunksik, taki duo fiber, w takim lekko właśnie skośnym kształcie. Może być fajny do konturowania. Ucząc się na własnych błędach, będę nakładała najpierw jeden policzek, potem drugi, później czoło i tak dalej. Nie zostawiam tego do wystygania, bo są to produkty zastygające, więc musimy wziąć to pod uwagę podczas aplikacji, że lepiej jest od razu je nałożyć i rozetrzeć i żeby one sobie zastygały już takie prawidłowo nałożone. Ja sobie zbieram troszeczkę pędzelkiem, tak staram się w ten pędzelek wprowadzić i nakładam od razu na policzek i już mi się samo rozciera. Oczywiście można by było nałożyć sobie po takiej kropeczce z każdej strony, tylko wydaje mi się, że po prostu wtedy trzeba szybciej pracować, uważać z ilością, żeby po prostu nie przesadzić, no i się pospieszyć. A tutaj mam troszkę więcej czasu na to rozcieranie, ale nakłada się mega, mega przyjemnie. Dzisiaj rozprowadziło mi się to przepięknie. Nie ma żadnych kropeczek, plam, tak jak było w ostatnim odcinku. Więc widzicie, po prostu odpowiednia technika robi swoje. Teraz róż i też wybieram sobie tego optymistę. Już się przysałam do tego odcienia, jest przecudny. Tu mam jedno kopytko i zobaczcie, że ta formuła jest taka bardzo, bardzo płynna. Użyłam tego samego pędzelka, tak lekko przetarłam go w ręczniczek i aplikuję na poltynki. Ten odcień jest bardzo, bardzo me gusta. Jest cudny, łatwo się rozciera. Przechodzimy do rozświetlaczy i używałam ostatnio naturalny glow w kosmetyczce miesiąca i miałam sprawdzić sobie ten szampan 0%, więc lecimy. Tu Wam tylko pokażę różnicę w wykończeniu. Tu jest ten szampan 0%. Widzicie, jaki on jest, jaką on taflę wielką, intensywną robi. A tutaj jest ten drugi, czyli naturalny glow. I on jest już taki delikatniejszy, troszeczkę bardziej miękki, taki troszeczkę bardziej perłowy. Tutaj użyję sobie pędzelka z Real Techniques. To jest setting brush. Tutaj wyłożyłam sobie nawet nie całe kopytko, tylko tam kawałek kopytka. I próbuję. Jak tym pędzelkiem? O, tutaj sobie plamki robię, tylko kropeczki. Spróbuję palcem. No, myślę, że lepiej palcem. Tu jest tak dużo jakby takich, wiecie, drobinek, że jednak ten palec tak fajnie to wszystko rozklepuje i łączy. No zobaczcie, no to będzie, to jest coś mega, mega intensywnego. I widzę i drobinki większe, mniejsze i perłę, więc zdecydowanie jest to opcja dla fanek takiego intensywnego glow. Na pewno da się je nałożyć delikatnie, leciutko, ale moje serce myślę, że jednak skradł ten naturalny. Przechodzimy dalej i będziemy teraz sięgać po te pudry. I myślę, że zrobimy tak, że jedną połówkę twarzy przypudruję sobie tym, a drugą tym, żeby zobaczyć, chociaż może najpierw otworzę ten i sprawdzę, czy to jest taki rozświetlający, czy to jest taki po prostu delikatnie rozświetlający. Ma być translucent, czy ma takie wyżłobione, takie paseczki, wygląda troszkę taka muszelka. Mięciutki pod palcem i widzimy, że to rozświetlenie jest takie perłowe, dosyć wyraźne. Dosyć wyraźne. Więc chyba jednak nałożę sobie na przykład ten na czoło, a na resztę twarzy ten. Może tak zrobimy. Do tego pudru użyję sobie tego pędzelka ST5. Ładny zapaszek mają. Jakiś taki delikatnie, taki lekko mydlany, ale ładny, tak bym to ujęła. I zobaczcie, że to rozświetlenie nie jest jakieś turbo mocne, na pewno nie podkreśla mocno tekstury. Oczywiście wiecie, matowy by ją jeszcze zmniejszył, ale tutaj dobrze to wygląda. Jest takie wygładzenie subtelne, mimo tego rozświetlenia. Myślę, że na całej twarzy bym go nie chciała, ale tutaj wygląda ładnie. No i teraz ten puder Feel Natural matujący. Ja mam w odcieniu 01 Light Natural. Tutaj mamy wyżłobione takie palemki, takie liście palmowe. I tutaj użyję sobie już puszka. Tak się prezentuje i widzieliście pierwsze wrażenie odnośnie tego pudru, że no, byłam bardzo z niego zadowolona. Pięknie wygładził, zmniejszył widoczność porów. Zobaczcie, no taki piękny blur się tutaj robi. Zobaczcie, brudka po prostu ideolo. Bardzo ładnie się prezentuje. Natomiast w tamtym odcinku nie zauważyłam matowienia na długi czas. Buzia była zmatowiona zaraz po nałożeniu, ale ten mat nie utrzymał się długo. Natomiast, tak jak mówiłam, zależy to też od pielęgnacji, więc dzisiaj mam tylko krem i zobaczymy sobie, jak poradzi sobie właśnie tylko na kremie. No blur daje przepiękny. Powiem Wam, że wygląda bardzo ładnie na twarzy, mimo że jest nałożony puszkiem, gdzie zawsze troszeczkę więcej się go nakłada teoretycznie. To daje piękne wygładzenie, ale nie obciąża skóry i nie wygląda tak
ciężko i tak pudrowo. Bardzo mi się podoba ten puder. Robię szybkie brwi i przechodzimy sobie do lepika. Brwi zrobione, więc przechodzimy do makijażu oka i u mnie tak naprawdę przez opadające powieki i do tego tłuste bardzo często makijaż nie trzyma się nawet mimo bazy. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj taki test, że na jednym oku nałożę najpierw puder, a potem bazę, a na drugim oku tylko bazę, żebyśmy mogli po prostu sobie ocenić, czy jest tutaj jakaś różnica, czy to coś daje, bo czasami nawet mimo pudru i nałożenia bazy, makijaż się nie trzyma, wtedy baza jest po prostu Więc użyję sobie tego, natomiast ja mam swoje takie, wiecie, swoje sprawdzone pudry pod bazy, żeby były ok, ale że ten ma być fiksujący, to też sobie go sprawdzę na tym oku, czyli moim lewym i nakładam lepik. Rozprowadzam go w dwóch palcach i nakładam. Najpierw troszeczkę wklepuję i zaraz będę rozcierać. Pamiętajcie, żeby bazę rozkładać bardzo równomiernie, nie pominąć żadnego miejsca, bo wtedy możecie mieć po prostu plamy zamiast makijażu. To zróbmy sobie wspólnie ten makijaż oka, a co? Wezmę sobie paletkę Glam Resort i zaczynam od tego brzoskwiniowego odcienia. I tutaj sobie rozcieram. Chciałabym użyć jednego błysku z naturalnie różowej, więc będę robiła tak makijaż właśnie pod ten błysk troszkę. Trochę na dolną powiekę. Ale nie chcę tej dolnej też robić za mocnej, żeby było widać dobrze, wiecie, ten korektor. Teraz dokładam sobie bardzo delikatnie ciepłą noc. Nie chcę dzisiaj robić jakiegoś wydziwnionego makijażu, żeby po prostu sprawdzić tą bazę na przy takim klasycznym cieniowaniu. Bym tutaj robiła jakieś graficzne rzeczy, odcięcia, to tutaj też wiele rzeczy ma wpływ na trwałość. Wracam do siesty, czyli tego brzoskwiniowego i wszystko jeszcze raz tutaj rozcieram sobie. I użyję sobie błysku rumieniec z paletki Naturalnie Różowa. Taki też delikatnie brzoskwiniowy. Troszkę też na dolną powiekę tutaj sobie nałożę. Nakładam też w kąciki, ale w kąciki jeszcze dołożę sobie troszkę słońca. I biorę sobie teraz ten najciemniejszy, tu mi się troszkę, widzę, rozkruszył, więc nie pokazuję tak... tako. Tutaj nałączenie tych błysków i matu tego fioletowego. Tak na przejście, żeby było ładne. Nałożę też troszkę na dolną powiekę. I zaraz sobie pędzelkiem to tak dokładnie rozetrę. Próbuję usunąć sobie troszeczkę osypu. Niedużo, ale mam wrażenie, że takie dotykanie troszkę tutaj narusza to wszystko. No już tak tutaj ta okolica tak ładnie nie wygląda, jak wyglądała. A staram się to robić bardzo delikatnie. Spróbuję doklepać sobie jeszcze. No, chyba jest. Chyba jest uratowane. Przejdę sobie teraz do wytuszowania rzęs. Będę używała Idol z Lancome. Usta wykończę sobie tylko konturówką. To jest Diana z Glam Shopu i nałożę błyszczyk. A błyszczyk to będzie Fat Oil z NYXA w odcieniu 06 Follow Back. Makijaż skończyłam o 8:45, także widzimy się na wieczornym podsumowaniu. I jestem po 10 godzinach i I know, olej kujawski vibe. Buzia błyszczy się bardzo. Bardzo, 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 ale nie robiłam absolutnie żadnych poprawek, nie dotykałam twarzy, podpierałam się tylko trochę brodą i widzimy, że tutaj naprawdę, naprawdę mocno się błyszczy. Natomiast, co jest zaskakujące, ten BB ładnie się utrzymał. Praktycznie nie powchodził mi w żadne zmarszczki, natomiast widzę właśnie, że w okolicy brody, w okolicy ust, w okolicy nosa, tam gdzie są pory, pojawiają się takie jakby puste kropeczki, tak jakby sebum z porów właśnie delikatnie rozpuściły już ten krem BB i on zaczął się ważyć. Postaram się Wam tutaj turbo blisko przybliżyć, abyście mieli obraz, jak to wygląda. Błyszczę się bardzo mocno i faktycznie to się zaczyna już troszeczkę mi tutaj rozpuszczać, ale wciąż zobaczcie, że to się wszystko trzyma na twarzy. Także myślę, że cery problematyczne, takie jak tłuste czy mieszane, mogą nie być zadowolone z tego produktu, natomiast suche, normalne, dojrzałe, jak najbardziej tak, bo on się bardzo ładnie utrzymał, nie powchodził w zmarszczki, nie spłynął mi mimo tego mocnego błyszczenia. Bardzo ładnie prezentował się na skórze, nie podkreślając jakoś brzydko tekstury skóry, nie wchodząc brzydko w pory. Bardzo ładnie się po prostu tak osadzał na skórze i prezentował się naprawdę bardzo ładnie. Także dla mojej cery nie, ale wciąż nie uważam, że jest to bubel, bo wiecie, każda cera jest inna i myślę, że na innej właśnie wyglądałoby bardzo ładnie. Ściągnę sobie trochę tego sebum, żeby też nie straszyć. No i zobaczyć, jakby on się w ogóle prezentował po poprawkach. Bo tłuste cery, nawet nosząc matujący podkład, często muszą się poprawiać w ciągu dnia i jest to całkowicie normalne. No i spoko na buzi wygląda. Naprawdę nie widać, żeby jakoś miał się tutaj zaraz jakoś strasznie zepsuć, zważyć czy coś takiego. Więc
co do trwałości, wykończenia tego, jak on wygląda na skórze, jestem na tak, natomiast niekoniecznie dla cer tłustych. Jeśli chodzi o pudry, to ten dla mnie tak sobie, nie podobał mi się aż tak bardzo świeżo po nałożeniu, tak jakby mi troszeczkę tak powchodził w pory delikatnie i teraz też nie do końca podoba mi się to, jak wygląda przed ta okolica. Myślę, że dla takich cer, no wiecie, idealnych będzie jak najbardziej spoko. No zresztą tak jak to jest z pudrami rozświetlającymi, tak? One nie będą idealnie nam wygładzać cery, będą sprawiać, że buzia będzie wyglądała na taką może mniej przypudrowaną, ale taką świetlistą. No ja takich produktów rzadko używam, no bo widzieliście przed chwilą, jak wyglądam po całym dniu noszenia makijażu. Natomiast jak macie cerę suchą, nieprzetłuszczającą się, gładką, bez widocznych, rozszerzonych porów czy jakiejś tekstury, zaskórników, może być spoko. Na mnie nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. Jeżeli chodzi o ten puder, po nałożeniu wyglądał bardzo, bardzo ładnie. Mega mi się podobał i ładnie matowił podkład. W moim przypadku teraz krem BB. Natomiast nie jest to, wydaje mi się, puder, który będzie matowił na wiele godzin, który będzie przedłużał mat. Będę go jeszcze testowała z innymi podkładami, które są mniej nawilżające, które są mniej rozświetlające, z podkładami, których używam ja jako posiadaczka cery tłustej. I wtedy sprawdzimy, czy faktycznie troszeczkę ten mat przedłuży. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca będzie to puder, który będzie ten mat mocno przedłużał, który będzie tak lekko zasuszał, w cudzysłowie, skórę i jakimś tam stopniu pomagał cerom tłustym. Może to być fajny puder dla osób, które po prostu lubią matowe wykończenie w makijażu, które chcą troszeczkę zmatowić swoje zbyt świetliste wykończenie, które chcą troszeczkę utrwalić makijaż, bo on się naprawdę ładnie utrzymał. Natomiast jeżeli potrzebujecie turbomatu i po prostu też jesteście olejem kujawskim na koniec dnia, to ten puder myślę, że nie pomoże. Natomiast to, co mnie zaskoczyło w tym teście, to po pierwsze ten korektor. Przybliżam się do Was jeszcze raz, aby pokazać, jak on prezentuje się pod oczami. Nie zabrało mi się nic. Nie zabrało mi się pod oczami nic, a nie przypudrowywałam tej okolicy. Jest to tylko i wyłącznie ten korektor. Wygląda bardzo ładnie, naturalnie, praktycznie jakbyśmy nic nie mieli, ale jednak okolica pod okiem jest delikatnie wyrównana kolorystycznie. Ta formuła naprawdę zasługuje na zainteresowanie właśnie ze względu na jego trwałość i naturalne wykończenie. Jeżeli macie mocne problemy pod oczami, to będzie to za delikatne krycie. Tuż do rzęs, jak widzimy, utrzymał się przepięknie, nawet mi się tutaj nic nie podbijało, co jest u mnie bardzo, bardzo częste, więc jeżeli szukacie maskary niezastąpionej, niezawodnej, która będzie się trzymała bez względu na to, jaką macie cerę i jakie macie tam problemy na powiekach, to jest bardzo, bardzo dobra maskara Lancôme Idol. Jeśli chodzi o te płynne produkty z Glam Shopu, jestem bardzo zadowolona z tego, jak policzki wyglądają. Wszystko bardzo ładnie się utrzymało. Jestem mega zadowolona i z bronzerów, i z róży, i z rozświetlaczy również. Na koniec chciałabym złożyć jeszcze hołd dla Lepika z Glam Shopu, bo nie spodziewałam się tego, ale utrzymał przepięknie moje cienie na powiekach. Praktycznie ani z jednej, ani z drugiej strony nic mi się nie zebrało. Tutaj miałam nakładany puder, tutaj jest bez pudru i zobaczcie, że bez pudru też wszystko się utrzymało. To jest u mnie turbo rzadkość, żeby tak makijaż mi się utrzymał. Czasem nawet mimo pudru, mimo nałożenia bazy, coś mi się zbierze. A tutaj idealny makijaż przez 10 godzin. Wchodzę w to. Bardzo, bardzo mnie zaskoczył ten skubaniec, bo tego się po nim nie spodziewałam. Wiecie, jak z bazami jest trudno, jak z tłustymi powiekami jest trudno. Nie chciałabym go przechwalić. Może posprawdzać z innymi cieniami, może w innych konfiguracjach, z innymi korektorami i tak dalej, czy z inną pielęgnacją. Ale jak na ten moment, jest no niemały zachwyt. No, jestem po prostu w szoku, że to dodatkowo jeszcze przedłuża trwałość na tłustych powiekach. Szok. Piszcie, moi drodzy, czy macie któryś z tych produktów, co o nich myślicie, jak się u Was sprawdzają i jak podobał się Wam mój dzisiejszy test. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.